No siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcineczku z Far Cry'a trójeczki, tak. W poprzednim odcineczku bardzo dużo się działo. No, musieliśmy pomóc dla Sama w rozbrojeniu 3 bomb właśnie w tej lokacji, a obecnie jesteśmy, będziemy realizować misję o nazwie Informator, tak. A to po to, żebyśmy znaleźli nazwiska zdrajców Hoyta, a to wszystko po to, żebyśmy mogli znaleźć się bliżej jego, aż wreszcie go zabić, tak. No to właśnie w tym wszystkim chodzi, oczywiście nienawidzimy Hoyta, chodzi nam tylko o to, aby go zabić. No więc musimy być przez jakiś czas dla niego mili, żeby po prostu później się nim zająć, tak? No wszystko w swoim czasie, czasami trzeba przeboleć jakieś tam różne, wiecie, rozterki, żeby było dobrze. No czasami musi być źle, żeby było dobrze, ale pamiętajcie, że zawsze chodzi o to, aby nie wpaść w błoto, a zwłaszcza, żeby nie zajumać płaszcza. Pamiętajcie o tym. Dobra, kto tu jedzie? Oby nas nie zauważyli. Oni nam nic nie mogą zrobić. Jak widzicie, wszystko jest nasze. Możemy sobie wziąć samochodzik. My wyglądamy tak samo jak oni, więc nie ma żadnego problemu. O, to wyglądam teraz jak ten gościu tutaj, o. Więc jest spoko. O, no to teraz mają super niedźwiedź i baweł. O, niedźwiedź, baweł. To już nie są żarty. Dobra, nie chcę na to patrzeć. Dobra, lecimy dalej. Przybliżę mikrofonik. Świetnie. No i już tutaj ktoś pożar rozpętał. Co to ma być? Pytam się. 700 metrów do celu. Perfekt. Perfekt. Jak ten sam Niemiec. Perfekt. Ta muzyczka na 100% leciała w GTA 4. Na 100%. Na 100%. Tak kojarzy ją, no. Dobra, tutaj mamy ruiny jakieś. Na pewno w tych ruinach musimy znaleźć list. Bo przeważnie właśnie w takich ruinach znajduje się list. No, tutaj mamy starą broń przeciwlotniczą. Właśnie tak. No, wygląda ona bardzo źle. No, jednak przeliczyłem się. Nie ma tu żadnego pieprzonego. Dobra, musimy się cofnąć. Albo czekaj, co tu jest? Dobra, to wejdziemy sobie teraz do tego samochodziku. I zabierzemy się na przejażdżkę! Go, 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 go. Dobrze, nie no, ta muzyczka to już jest naprawdę rozwalająca. Wow, ops, ops, nie w drzewka. Nie w drzewka. O, za to musiałem w bawoła, nie. Ops. No, to wygląda nieciekawie, nieciekawie. To też. Okej, dopiero teraz możemy przejechać przez... Złamałem palca? Nie, nie złamałem, możemy przejechać, dobra. Dobra, koniec, nie śpiewam. Lecimy. Co tu jest? Co was tak dużo tutaj? Co was tak dużo tutaj, się pytam się. Ops. O, jaka szkoda. Nie, póki jednego nie zabiję, to oni mi nic nie mogą zrobić. Więc bez obaw. Jedziemy. No, pod górkę sobie gorzej radzisz, jeepku. Dobra, skręcamy tutaj. O Jezu, co ja zrobiłem? Dobra, zaraz wjedziemy znowu na nasz... Nie! O Jezu. Jak jeździsz, jak jeździsz, jak jeździsz! Naprawiaj się. Dobrze. Kieruj. Porządnie. I nie krzyżuj rąk podczas skręcania kierownicy, no, toż mówiłem tobie. Jesteśmy. Oj, tutaj ze snajperki będziemy? Okej, nie no, to by to nie było same skradanie, bo to mnie tak będzie wnerwiać, że to jest masakra. Ma nie być skradania. Już mam dość skradania na poprzednie odcinki. No 2 odcinki temu to było takie skradanie, że ja po prostu już mam dość. No mam dość. Dobra. Aby uniknąć rozpoznania, nie zachowuj się agresywnie, kiedy jesteś obserwowany. Ja mam bez problemu, bo ja już przecież jestem w ich przebraniu, więc mogę sobie robić zdjęcia, kiedy chcę. Wkrocz do obozu, nie włączając alarmu. Tyrolka. Hops. Nie ma eliminacji, nie eliminujemy. Tylko wbijamy się na górę. No, podpinaj się. Dobrze. Go, Power Rangers. Pięknie. Idziemy. Nie możemy zachowywać się agresywnie, kiedy ktoś na nas patrzy. Tylko ciekawe, jakie to jest dla twórców gry zachowanie agresywne. Czy to jest zabicie kogoś, czy to jest bieganie, czy to jest szybkie startowanie. A gdzie jest to spotkanie? Jezu, w ostatniej chwili. Znaleźć coś, czym wysadzić ciężarówkę. Dobra. Mamy mało czasu. Tylko że ja mam już coś, czym rozwalę ciężarówkę. Dobra, oby to nie było koniec misji. No i zajebiście. No strzelaj w niego, strzelaj! Dobra. My musimy się znaleźć tam. No nie będzie łatwo, nie będzie łatwo. Dobra, wszyscy. To jak ja pójdę tam, to się już nie dostanę, czy dostanę się? Dobra, zobaczymy. A, już wiem jak się tam dostać. Dobra. Dobra, już wiemy, Już wiemy, jak się tu dostać, to jest to miejsce. Trzeba tylko zaopatrzyć rany i wziąć nasz... No wziąć naszego Schradera. O, i teraz z Schraderem to można grać. Szybka akcja Schraderem. I lecimy. Dobra, dobra. Co tu się dzieje? Kto tu jest? Dobra, czas chyba użyć snajperki. Dobra. Okej. Dobra. Zdjęci wszyscy. Teraz idziemy na drugą stronę, tak? Chyba tak, no bo trzeba. Dobra, udało się. Już myślałem, że w takim czymś spieprzę, bo zazwyczaj tak jest. No i co? I teraz tyrolka. Dobra. Fire, fire. Punkt kontrolny, dobrze, świetnie. Nie! Od tyłu mnie zabili. Na szczęście punkt kontrolny był. Dobra, czekam na drugą partię. Was. Więc lepiej tu chodźcie. No, póki żyjecie. Okej. O! Przedtem od z tyłu byli, a teraz? Dawaj, dawaj. Dobrze. Pięknie. Idziemy, idziemy. Jest ammo, ale zajebiście. Dawaj mi ammo. Hajs. Jesteśmy gotowi, to idziemy. Dobra, idziemy tutaj, tu nic nie ma. Idziemy tutaj. Dobra. Alarmu oczywiście nie włączamy. Okej, typek nie żyje. Ci też zresztą. No i ten też. Okej, szybka akcja, nawet nie musieli marnować amunicji swojej. Sprawa załatwiona. Okej. Zwiewamy stąd. Dobra, bo zaraz giniemy bardziej. Zaraz bardziej zginiemy, tak. No już sami byśmy sobie tutaj rady nie dali, na pewno. Nie, ja tu nie chcę tak spadać daleko. A ratuj się, Co? To już nie jest tamten. To już nie są ludzie Vasa. To już jest porządna klasa, naprawdę. Dobra, musimy zeskoczyć z mostu, gdy weźmiemy informację. Szybko, szybko. Płyniemy, uciekamy, Dobra, lecisz. O nie! Okej, do samochodu, szybko! Złamany palec, dawaj, dawaj. O Jezu, ile nam to zajęło, znaczy dla mnie. Okej, dobra. Nie było łatwo. Ja oczywiście pokazałem wam tylko pierwsze i drugie podejście. Ja już tych przegranych tam, co mi się nie udało, to nie pokazywałem dla was, dlatego wydawało się, że przeszedłem to od razu. Chodzi mi o ten moment, kiedy... No ostatni ten moment przed zeskoczeniem z mostu. Ostatni punkt kontrolny. No po prostu mi się to nie udawało, tak samo jak dwa odcinki wcześniej, kiedy trzeba było się skradać w misji, kiedy musieliśmy wziąć właśnie strój tego żołnierza Hoyta. To nie było proste, dla mnie przynajmniej. Ale dobra, teraz już zostało tylko pójść do Hoyta, pokazać mu ten spis. A co będzie dalej, to zobaczymy, no ja sam nie wiem przecież. Dobra. Czekamy przy bramie. I'm stronger than ever. Let Citr know that he's as good as mine. Do not worry. I am always at Citr's side. To dobrze, że jesteś przy Citrze. Otwierajcie bramy. No co to jest? Co to ma być? Otwieraj się. A on tutaj stoi. O, jak fajnie. This is Foster. Ah, Nagi-san, take a cigarette break. You, sit. Where's this list of traitors on your photos? Here. Oh. That's great work, kid. Yeah, join me for a celebratory Cohiba. That was quite a show down there. I don't really smoke. Oh, you're concerned about cancer. That's good shit. Cancer won't be what kills you. So, you look like you want to be in my inner circle, Foster. But you know, I can read people. You're a floater. You jump from job to job and never commit. Nothing satisfied me yet. Well, do you know the real secret to keeping employees happy? Fear. So, hobbies. Cooking, painting, movies, crystal meth. What are yours? I like to hunt. I'm a hunter myself. Noblest of professions. But you know, I like to hunt real game. I can offer you travel to slave markets in Rio, Hong Kong, New York. This is a global enterprise. Globalization is the future. Bringing things from far away to me. Look at American industry. They put a 1, 2, 3 on a contact lens, so when I'm going to place it in my eye, I can tell whether it's inside out. Now, why 1, 2, 3 and not ABC? That way, they can export it around the globe and straight to me. And guess what happens when I'm wearing it? You don't see the 1, 2, 3? Isn't that fucking amazing? That's progress right there. That is civilization. But you know, some guys, they just don't get it. You see that boat out there? I'm hurling it and the people on board for ransom. But the customer... he just doesn't want to negotiate outside country lines. Bah. See, I prefer the European recordings. The brass sections in American orchestras too bombastic. That's the heart of it, Foster, right there. I ensure our slaves come from around There's something I'd like you to do for me. I have a prisoner downstairs. I want you to find out who he is, who his benefactors are. Then I want you to beat him until he can't stand up. I'll send Sam with you. All right. I'll keep my eye on the camera feed. I so rarely get to watch another professional at work. Hey! Don't disappoint me. Okej, idziemy. Punkt kontrolny. Co tu się dzieje? Spotka się z samym w piwnicy. Dobra, spotkam się z nim. A jakaś ambasada, ja pierdzielę. Zamknij mordę. Scuttlebutt says that Voss is dead. Some kid named Jason Brody popped up. I'm impressed. Whoever takes Brody down will get some serious cred. Nikt nie zabije Jasona Brody'ego. I'm the king of the world. How did Hoyt get that? He's not coming to my pilot ceremony next month, dude. You know your brother's always doing his own shit, right? Yeah. No coconut for you. Hey, I thought Doug said there weren't people on the island. Here they are. Get them! Everybody run! Help! Let go of me! Get them in the truck! Lol. Przecież oni mogą wiedzieć, jak ja wyglądam. How does this end? You do it, but Hoyt trusts you. Believe your own lies. Remember, smile. You're on camera. Here's the prisoner for interrogation. Fuck, Riley. Who are you? What's your name? What? Your name? The... Riley Brody! Oh, good. Who brought you to this island? My brother. Where is Jason now? Where? Tu jego brat jest. Toż on nie żyje. Does he think you're dead? Who do you work for? I ask the questions. Where are the four people he stole? I don't know. I just want to get out of here. The camera has been suspended on loop. 38 seconds. Riley. Jason? You're alive. What the fuck? Are you with them? No, I'm getting you out. Okay. Well, where's Grant? He's not here, but I am. 26 seconds. Okay, we're leaving now. 9. If you do that, you might as well shoot him yourself. They must sabotage. Want to kill Hoyt. You and I distract the guards, Riley runs. But 9. He'll never make it out of the building. Listen to him, okay? I can't move from here, man. 9 seconds. You must hurt him, or Hoyt will know. What? 5 seconds. Look, just do it, okay? I can take it. Just please promise you'll come back for me, okay? Who have I become? Yeah, pierdolę. Leave him. He's the best poker player I've ever met. I need a drink. Hey, good work getting his name. Inspired use of the carrot and the stick. I I got a good feeling about you, kid. Listen, I want you to come and play some poker with me. Sam, you're also invited. We'll discuss business. Let me know when. I'm free anytime. Good. Beautiful. I'll make sure Sam gives you the information. Poker night! Chaos in his Gestapo will allow us to execute him at the poker game and save Riley. That's a scoot, yeah? Yeah, very. Yeah. Meet me at the fuel depot after pulling the plug on the comm center. This will render Hoyt's men deaf and dumb, yeah? Skurczysyn, jak on to wymyślił? Okej, dobra, sprawdzamy podręcznik, jak to się ma, 32 misje, jak to się ma do rzeczywistości, ta, no dobra, Sam Becker, spoko koleś, Riley Brody, ale przecież on żyje, jak fajnie, dobra, ale dobra, to by było na koniec ten odcineczek, widzimy się w kolejnym, wiele nas zaskoczyło dzisiaj. No i co? No i kolejny już niebawem odcineczek, więc jeżeli ten Ci się spodobał, to oceń go. Dzięki za uwagę. Ja byłem Gajos, no i na razie.